Cześć! Dzisiaj porozmawiamy na temat tego, czym różni się rok obrotowy od roku podatkowego. Czy to się w ogóle różni? Mówimy oczywiście o sytuacji prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. Jeżeli byśmy odnosili się do ustawy o rachunkowości, to rok obrotowy to po prostu kolejne 12 miesięcy, które spółka wybrała jako swój rok obrotowy. W pewnych okolicznościach będzie ten rok obrotowy dłuższy bądź krótszy. Po pierwsze, w zależności kiedy spółka powstała, czy też czy dokonała zmiany roku obrotowego, bo tak rok obrotowy również można zmienić. Jeżeli chodzi o rok podatkowy, to w przypadku podatników prowadzących pełne księgi, tak naprawdę odwołanie jest do roku obrotowego. Czyli rok podatkowy to w uproszczeniu to samo co rok obrotowy. Teraz zastanówmy się, w jakich sytuacjach ten nasz rok nie będzie trwał 12 miesięcy. Po pierwsze, jeżeli spółka powstała na przykład w drugiej połowie roku, zakładając oczywiście, że wybrała rok obrotowy zgodny z rokiem kalendarzowym, czyli trwający standardowo od 1 stycznia do ostatniego grudnia. W sytuacji, gdy powstała w drugiej połowie roku, czyli zakładając od 1 lipca w przeciągu do końca roku, pierwszy jej rok obrotowy może być rokiem przedłużonym. Czyli na przykład, jeżeli powstała 10 lipca 2020 roku, to pierwszy rok obrotowy może zostać wydłużony do 31 grudnia, ale 2021 roku, oczywiście pod warunkiem, że taką informację zawrzemy w umowie spółki. Druga sytuacja, gdy rok obrotowy niekoniecznie będzie trwał 12, ale może trwać więcej miesięcy, to zmiana roku obrotowego, bo taka zmiana również jest możliwa, ale wymaga to zmiany umowy spółki, zgłoszenia do KRS-u i do Urzędu Skarbowego w określonych terminach. W takiej sytuacji, jeżeli na przykład mieliśmy rok, który trwał od 1 stycznia do ostatniego grudnia i chcemy zmienić, że teraz uwagi na naszą sezonowość, to będziemy mieć rok obrotowy od 1 marca do ostatniego lutego następnego roku. To w takiej sytuacji ten pierwszy rok po zmianie będzie trwał więcej niż 12 miesięcy. Czyli będzie trwał, załóżmy, poprzedni rok obrotowy skończył się 31 grudnia, bo takie mieliśmy zasady, to będzie kolejny rok trwał od 1 stycznia i aż do tego naszego ostatniego lutego kolejnego roku. Czyli de facto w naszym przykładzie ten rok obrotowy po zmianie trwałby 14 miesięcy. To tyle na temat roku obrotowego i podatkowego. Jeśli chcesz więcej informacji na temat księgowości czy podatków, zapraszam na szkolaksięgowości.pl. Do zobaczenia już za tydzień i nie zapomnij zasubskrybować mój kanał, aby wiedzieć o wszystkich nowych filmach, które pojawiają się na kanale, a także o cotygodniowych live'ach. Do zobaczenia!